very impressed and very nice to see that now there are many companies which are very potential for us to deal with them. Zgodnie z trendem, który mamy, tak, czyli wzrastającym udziałem marek własnych, jest to jeden z naszych głównych kierunków, czyli rozwój marek własnych w poszczególnych kategoriach. The exhibition is very well organized. Podobają mi się w tej chwili bardziej Wasze targi niż wcześniej. Oceniam wysoko ten Wasz pomysł tutaj umawianych wcześniej spotkań. To naprawdę ma sens, troszeczkę porządkuje jakby tutaj pobyt. Nawet ta konwencja dyskusyjno-wystawiennicza jest ciekawsza, myślę, dla wszystkich przybywających. Rynek marek własnych rozwija się szybciej niż rośnie rynek. Oznacza to, że jest zapotrzebowanie ze strony konsumenta. Oznacza to również, że sieci handlowe dostrzegają korzyści z posiadania tego typu produktu w swoim portfolio. Podzieliliśmy się tutaj wspaniałymi opiniami ekspertów, którzy przedstawili swój punkt widzenia zarówno ze strony handlu detalicznego, dystrybucji, jak i producentów. Po raz pierwszy w Polsce tego typu forum w tej formule było organizowane. No i zaskoczyła nas przede wszystkim aktywność uczestników, którzy naprawdę chcieli dużo wiedzieć na ten temat. Wszyscy dochodzimy do wniosku, że jest nam potrzebne coś nowego. Mamy nowe pokolenie, mamy nowe wyzwania. Co mogę nowego zaproponować klientowi, to co mnie jako producenta marki własnej, czy wprowadzającego markę własną, wyróżni w oczach konsumenta, żeby on sięgnął po ten produkt. Kongres ekspansywnych eksporterów był dla przedstawicieli firm, którzy chcą pogłębiać wiedzę na temat pracy na rynkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków pozaeuropejskich. W tym roku przy okazji targów marek własnych zorganizowaliśmy konkurs Magia Kości. Dla producentów przetworów mięsnych bardzo pozytywnie zaskoczyła nas frekwencja, ponieważ do oceny producenci dostarczyli blisko 80 produktów. Jurorami były osoby, które na co dzień decydują de facto o zakupie tego typu produktów w swoich sieciach. Drugim wydarzeniem, które organizowaliśmy przy okazji targów marek własnych, była taka innowacyjna inicjatywa pod nazwą Okrągły Stół Branży Mięsnej i Handlu Nowoczesnego. Chcemy stworzyć taką swoistą platformę spotkań, ale również wymianę doświadczeń pomiędzy producentami oraz sieciami handlowymi. Bardzo się cieszę, że targi marki własnej zostały reaktywowane. Jeżeli chodzi o możliwość udziału. Bardzo dziękuję również Państwu, że możemy wziąć udział. I powiem, że budowanie marki dla nas własnej, dla naszej sieci jest jednym z priorytetów na rok 2024. Gratuluję. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnia edycja, a następna będzie jeszcze lepsza, jeszcze bardziej spektakularna i przyniesie jeszcze więcej korzyści dla wystawców. Stworzyliście Państwo atmosferę do budowania relacji. To są targi relacyjne, to nie są targi sprzedaży. Tu budujemy relacje w biznesie. Ja myślę, że każda branża przede wszystkim potrzebuje kontaktu człowiek plus człowiek. Myślę, że ten kontakt z drugim człowiekiem zawsze jest potrzebny i mam nadzieję, że będzie potrzebny po wszystkie czasy.